Witamy Was, kochane. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie. Jesteśmy ludzie, którzy bardzo mocno kochają Pana Jezusa Chrystusa. I z tego powodu, czy zima, czy nie zima, czy lata, czy wiosna, zawsze staramy się głosić ludziom Ewangelia. Jesteśmy tak troszkę wariatami dla Chrystusa. I chcemy każdy z Was zachęcać, aby szukali Boga dopóki jest czas, aby szukali Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem realnym, żywy. Pan Jezus umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał trzeciego dnia. Pan Jezus żyje. Ja mam doświadczenie, ponieważ ja byłem człowiekiem, który cierpiał z różnych odmiennych problemów. Przede wszystkim przemocy, nałogów i grzechów również. Różnych grzechów. Naprawdę cierpiałem z powodu grzechów. Ale pewnego dnia, dzięki Bożej łasce, Bóg dotykał mego serca przez moc Ducha Świętego. I przekonał mnie, że jeśli nie pokutuję, jeśli nie przyjmuję Jezusa Chrystusa do mojego serca, to ginie. Że moja dusza trafi do piekła, a moje ciało pod ziemią. Ale dzięki właśnie Bożej łasce zrozumiałem przez Ducha Świętego, że wejście dla mnie jest tylko Jezus Chrystus. Przyjmowałem Jezusa do mojego serca, a Pan Jezus Chrystus uwalniał mnie w różne przekleństwo. Mogą żywe przykłady. Wiele ludzi cierpi z powodu różnych nałogów. Wiemy, że Polska jest znany kraj, że ludzie są często alkoholikami. Rodzina rozpadnie. Różne odmiany problemów w domu, ponieważ są alkoholikami. Ludzie, którzy borykają się z nazywanym alkoholizmem. Inni od mnie ludzie borykają się różnych problemów nazywane narkotyki, różne od mnie narkotyków. Inni ludzie oprócz narkotyki, wódka, przemocy, ponieważ ludzie są niewolnikami diabła z powodu tych nałogów. I oto właśnie dobra nowina, że Pan Jezus Chrystus przyszedł, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby zdać człowiekowi prawo być dziećmi Bożymi, aż dziećmi Bożymi, ale nie tylko, a też być wolny od grzechów, wolny od tych różnych nałogów, w których ludzie cierpią i nie znają wejścia. Często ludzie chodzą do kościoła niedziela z nadzieją, że będą wolni z tego przekleństwa, z tego pazura diabelskiego nad nim, przez nałogów, przemocy, grzech i tak dalej. Kochani, chodzenie do kościoła nie daje nic, jeśli nie przychodzisz do Boga. Do żadnego dnia odmiana kościoła nie daje nic. Nic, kompletnie nic, jeśli nie przychodzisz do Boga z całym sercem. Wiecie, Jezus Chrystus poprzez moc Ducha Świętego, który również jest Bogiem, może Ciebie uwalniać. Może uwalniać od grzechu. Wystarczy przychodzić do Niego i powiedzieć: Panie Jezus, jestem grzesznikiem. Wiem, że jestem grzesznikiem i borykam się z moich różnych grzechów. Wyznaję moje grzechy w Tobie i przyjmuję, Panie Jezu, Tobie jako mego Pana, jako moje Zbawicielem. Przyjmuję Cię jako gospodarza mojego życia. Jeśli tego zrobisz szczerze, według Pisma Świętego jesteś człowiekiem nowonarodzonym. Kochanie, jeśli przychodzi do Jezusa z takiej szczerości, z wiarą, z pokutą, nie tylko żalem. Żałować to jest pierwszy krok. Musi być żałowania i pokutowania za grzechu. Jeśli tego zrobisz, Panie Jezus, nie tylko przebaczy Twoje grzechy, wolne tych pazura diabelska na Twojego życia, grzech już nie będzie panował na Twojego życia, tylko Duch Święty będzie panował. Jezus Chrystus będzie panował, ale też uzdrawia różne choroby. Panie Jezus, może uwalniać Cię z różnych nałogów. Kochani, wiem, co mówię. Cierpiałem wiele lat w mojego życia z powodu grzechów nałogu. Wiadomo, że są ludzie, którzy po prostu mają przyjemności chodzić pijany praktycznie 24 godziny na dobę. Ale są inni ludzie, którzy są zmęczeni. Do Ciebie właśnie mówię. Do Ciebie, który jest zmęczony już.
żyć w grzechu. Do Ciebie, który, mówię do Ciebie, który jest zmęczony już, być niewolniki diabła poprzez tego nałogu w paskudnie. Gdzie Twoje życie wszystko idzie coraz gorzej z powodu grzechu. Kochani, nie ma to takiego, że będziemy służyć Bogu diabła równolegle. Albo służymy Bogu, albo służymy diabła w grzechu. I z tego powodu jesteśmy. I wiele osób, które wiele razy głosiliśmy w różne miejsca, nie tylko tutaj, dzisiaj służą Bogu, są wolni. Kiedyś byli po prostu ludzie, którzy cierpieli z powodu różnych problemów. A dzisiaj są ludzie szczęśliwi, wolni. Wolny przez baranka krew, krew Jezusa. Są wolny przez moc Ducha Świętego. Są wolny przez moc Ewangelia. Są wolny, ponieważ służą Boga Ojca, Syna Ducha Świętego w duchu. Kochani, mówimy tego do Was, bo Bóg Was kocha. Mówimy tego do Was, bo my kochamy Boga. Jeżeli kochamy Boga, nie możemy milczeć. Jeżeli ktoś mówi, że kocha Boga i widzi drugiego człowieka, że cierpi z powodu różnych grzechów i problemów, nałogów, i nie będziemy mówić, będziemy milczeć, to będziemy po prostu winni z Waszej krwią. I z tego powodu tu jesteśmy z całym sercem, bo kochamy Boga i chcemy, aby najwięcej ludzi pokutowali z grzechu. Ile ludzi chodzi do kościoła niedziela? Wychodzi z tego kościoła gorzej stanie niż przyszedł. Dlaczego? Bo szukają martwy Boga. Kochani, serce musimy wywołać do Boga. Z skruszonym sercem, aby Duch Święty tylko w serce człowieka takie potężne powery, takie moc Bożą i przekonać człowieka do grzechu, od sądu, od sprawiedliwości. Kochani, jeśli ty chodzisz do kościoła i wychodzisz każdego niedziela gorzej niż przyszedł do niej, zastanów się i zachęcamy cię, chodź do Chrystusa. Jest bliżej się do Boga, a On jest bliżej się do Ciebie. Bo Pan Jezus Chrystus tak bardzo Cię kocha, że umarł na krzyż za Ciebie, za mnie. Aby zdać ludziom wolności. Kochanie, chrześcijaństwo to nie bajka. Wiemy, że Polska to jest krajne żywone chrześcijaństwo. Przepraszam Wam, że Wam mówię prawdę. Ale to jest pseudo chrześcijaństwo, pseudo. Bo chrześcijaństwo nie istnieje, jeżeli człowiek żył w grzechu świadomie. Z tego powodu zachęcamy Was, kochani, do Boga Ojca, Syna, Ducha Świętego, wołajcie, wołajcie! A Duch Święty dotyka Was w serce i daje Wam moc, abyście pokutowali i byli błogosławieni ludzie. Ja błogosławię Cię, ja błogosławię Twoją pracę, Twoją rodzinę, ja błogosławię Twoje życie w imieniu Jezus Chrystus, Ty, który umarłeś, zmartwychwstał. Ja błogosławię Twoje życie w każdym dziedzinie, jeśli Ci nie ma pokój. Niech obcimuj pokój. Jeśli Ci brakuje jakichkolwiek rzeczy, zbliżaj się do Boga, modl się, aby Bóg może Ci błogosławić. Słuchajcie, zbliżaj się do Boga. Niech Bóg Was błogosławi w imieniu Jezusa.